4 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej, pierwszą w Europie państwową władzę oświatową, powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa. Od tej pory dzień ten uznawany jest za Święto Edukacji Narodowej, powszechnie zwany Dniem Nauczyciela. Szczególny dziś dzień, święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. W ciągu roku szkolnego nie zawsze potrafimy zauważyć i docenić Wasz wysiłek, energię i empatię, którą nas da życie. W każdym młodym człowieku żyje nadzieja, że w swoim życiu spotka kogoś, kto natchnie go wiarą w to, że stanie się tym, kim może i pragnie być. Wszyscy, którzy z nami pracują, wkładają wiele starań i wysiłku, by nie zgasić tej iskry, co więcej, by rozniecić płomień ambicji i aspiracji. Dziś pięknie Wam dziękujemy, że dzięki Wam lepszymi ludźmi się stajemy, że serca przed nami swe otwieracie. Kiedy trzeba, pomocą dłoń podacie, pod Waszymi skrzydłami swoje rozwiniemy i kiedy przyjdzie pora, w trudną życia drogę poszybujemy. Fajnej pracy, dużo radości i fajnych uczniów. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Uśmiechu! Radości i pieniędzy. Żeby nauczyciele byli wyrozumiali, uśmiechnięci i wyluzowani. Wszystkiego najlepszego! Smacznej kawy, dobrych uczniów i uśmiechu. Żeby klasy były pełne jak słoje bluteli. Uczniów słodkich jak rzadki Haribo. Cierpliwości! Nauczycielom życzymy wytrwałości, sukcesów, inspiracji. Życzymy uśmiechu! Zdrowia! Uśmiechu! Pieniędzy! Cierpliwości! Dobrych uczniów! Dobrej pogody! Smacznej kawusi. Zdrowe rano! Dobrych obiadów na stołówce. Dobrego towarzystwa. Szczęścia. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Podwyżki. Wysokiej emerytury. Wytrwałości. Cierpliwości. Czerwonych długopisów tylko na dobre oceny. Radości z wykonywania pracy. Nauczyciela!